Ja tam tak kurczę, już jakbym tak nie napisał, już bym dawno tak jechał. Co to się stało? Co to za... A, to ten. Suzuki. Bardzo fajny samochodzik. Malutki taki... Nie tego. O, taki bym panu polecał samochodzik. Malutkie główienko, kurczę. Tak jak mój ten. Fiut. Tylko mój to... Ja muszę teraz do serwisu jechać, żeby jakieś uszczelki chyba kupić. A pan, i co pan właśnie tego robił, to do końca? Nie zrobiłem tego, bo tej uszczelki nie ma. Już uszczelkę dostałem, ani na tą, nie tą uszczelkę, co potrzeba. 8 funtów zapłaciłem. Już pojechałem do tego mechanika, on mówi, nie, to nie ta uwaga. Słuchaj, zejdź z drogi, bo jak nie, to wiesz. Pojedziesz do Merty i się z tobą zabawimy. A tam takich chętnych jest sporo. O, a ty co? Proboże. Zabezpieczają jakąś siatką pewnie, panie Leszku. Może i tak. Siatką zabezpieczają. A, bo te skały, wie pan co, bo to jest tak. Dostanie wody, potem, wie pan, rozmrozi, znaczy zamrozi, rozwali trochę wiatru i zwala się na ten nałęb. Kurde, ja bym to skamerował, ale to już nie będzie czasu, bo zaraz się światła zmienią. O, chyba że z tego chwycę, może to się nagra. No może. O, bo to już... Wezmę do domu później ten, tą kamerkę. I zgra sobie. I zgra sobie. No pewnie. No, jest dobrze, że jest włączone. To będę pomału jechał, żeby... Ole, tu też jaka przepaść. No. Jociek, no coś pięknego. Dolina super, nie? Kurde, panie Leszku, ja dlatego ja się w takich rzeczach tam się zakochał normalnie. No. Kurde, coś pięknego. Ja mówię, niech ta pana przyjedzie, ta nie wiem, sympatia i kurczę i pójdziecie sobie tutaj, pojedziecie w góry tam raz, drugi, trzeci. Przez 3 dni będzie oglądać co, mało tego, nie obejmiecie tego wszystkiego, no. Coś pięknego. I powiem teraz panu, że od tej pory, znaczy od tej, może trochę, no dobrze, od tej pory, nie pamiętam, co było dalej, ponieważ ja tego nie... Właśnie już potem myślałem tylko o Bridgend, o takich rzeczach i to wszystko. Może coś tam sobie przypomnę, ale to nie pamiętam tego wszystkiego. O, ale tu jest pięknie, kurde. No, przepraszam, to góra nie jest ładna? No, panie Leszku, ja już nigdy w życiu takiego widoku nie zobaczę, jak tutaj. Kurde. No, jest super. No. Nie no, nasze te Tatry, te Zakopane, to się chowa. Wie pan co, bo Zakopane...